Ja pamiętam takie zdarzenie, które pokazuje papieża z krwi i kości. To był rok 2002, ostatni dzień pielgrzymki tej przed wyjazdem do Kalwarii. Ponieważ papież tydzień przedtem zażądał, poprosił, że jeszcze chciałby dodać do tego programu pielgrzymki dwa miejsca, w których nigdy nie był, czyli klasztor Kamedułów i klasztor w Tyńcu. Przesunęliśmy pewne sprawy, bo chciał także zobaczyć Tatry, zobaczyć Leskowiec, Wadowice z góry po Kalwarii. Przesuwaliśmy to, żeby to wszystko zmieścić przed pożegnaniem o 18. No ale mimo tego poprzesuwania program był ciasny, ponieważ Kalwaria była z udziałem niewielkiej liczby ludzi, limitowana jakby prywatną wizytą, więc mieliśmy tam w Kalwarii być na godzinę 10, pół godziny 40 minut przejazdu samochodami. Więc mówię księdzu arcybiskupowi Dziwiszowi, że dobrze by było, żeby wyjechać jednak nie o 9:30, tylko o 8:30. To nam więcej czasu będzie na ten przelot nad Tatrami i tak dalej. No to idź powiedz papieżowi. Papież był wtedy już starym człowiekiem, była zrobiona osobna kaplica w jego pokoju. I rano, od rana się modlił od godziny 5 czy 5:30. Potem zjadł śniadanie około 7, bo mszy nie odprawia i wrócił do kaplicy. Tak jak to robił zawsze w Watykanie i na pielgrzymkach też, zatopiony w modlitwie, coś tam mówił, mruczał, godzinki, inne rzeczy. Podszedłem od tyłu, ale ksiądz do papieża klęknąłem przy jego klęczniku, żeby mu to powiedzieć, a już ksiądz biskup, arcybiskup Dziwisz był już za mną, bo wiedział, co może być, nie? Bo go znał. I ja mówię, Ojcze Święty, bo mamy taki program dzisiaj dłuższy troszkę, jak Ojciec Święty wie, dobrze by było, żebyśmy, a to była tak gdzieś godzina, myślę 8 wtedy, jak to mówiłem, żeby nie o 9:30, tylko o 9:30 wyjechać. I on wtedy rzeczywiście tak się zdenerwował, podniósł głos trochę, mianowicie mówi w ten sposób, że ja mam jeszcze tyle do modlitwy. Ciągle zmieniacie to, to. A ksiądz arcybiskup mówi mu z tyłu, Ojcze Święty, ale będzie w tym, w Kalwarii, w kaplicy czas na prywatną modlitwę. Zawsze tak mówicie. I to mówił tak, ja myślałem, że rzeczywiście na nas się obraził. A on za 20 sekund mówi, no to pojedziemy. Dobrze. Ale to świadczy o tym, czym dla niego była modlitwa.